Dobry wieczór Państwu, Kamil Klimczak, witam na antenie emisji TV, witam w kolejnym odcinku cyklu Dokąd zmierzamy, w którym rozmawiamy o przyszłości i kondycji naszej ojczyzny. Jesteśmy tak naprawdę w okresie międzywyborczym, za nami wybory samorządowe, chociaż nie dla wszystkich, bo mieszkańców pewnej ilości gmin, ale już w mniejszości, czeka dogrywka jeszcze wyborcza 21 kwietnia. Ta najważniejsza część, można powiedzieć, już za nami. No ale w zasadzie jeszcze w trakcie trwania kampanii samorządowej, formalnie rzecz biorąc, zaczęła się kampania europarlamentarna. To jest w ogóle taki bardzo dobry moment na pewnego rodzaju podsumowania i pewnego rodzaju komentarze, bo o ile często opieramy się na wynikach różnego rodzaju badań opinii publicznej, słynnych sondaży, w których wysokość słupków często zależy od tego, kto zapłacił za dane badanie, to jesteśmy po najlepszym sondażu, jaki może być, czyli po wyborach, w których bynajmniej wbrew różnym teoriom spiskowym nie głosowały krasnoludki, ale głosowali Polacy, inni by powiedzieli populacja polskojęzyczna, ale mniejsza o semantykę. Właśnie o tych wyborach przeszłych i przyszłych dzisiaj porozmawiam z moimi Państwa gościem, którym jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku oczywiście zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie i czekamy na Państwa pytania też do naszego gościa. Nie przedłużając, bo temat jest szeroki, a czasu znowu nie tak dużo, to no, wyniki wyborów samorządowych są takie, że oczywiście każdy czy prawie każdy odtrąbił zwycięstwo, no bo taka jest specyfika wyborów samorządowych. PiS się cieszy, bo jednak Platforma go nie wyprzedziła i tam w paru województwach jeszcze będzie rządził, chociaż na przykład w województwie łódzkim już nie. Platforma się cieszy, bo wygrała duże miasta. Chyba najbardziej przegrana jest Lewica, która zaliczyła straszliwy łomot kolejny po pół roku. Ale zanim może analiza jednej i drugiej strony, jaki obraz nam się wyłania z tych wyborów samorządowych, bo on jak zawsze, tak jak powiedziałem, jest niejednoznaczny. Mamy wyniki do sejmików, mamy wyniki w dużych miastach, w mniejszych ośrodkach. No to jest tak naprawdę kilka tysięcy osobnych procesów wyborczych. Panie redaktorze, mogę już? No więc ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na frekwencję. Frekwencja nieznacznie przekroczyła 51%, to znaczy, że prawie połowa obywateli uprawnionych do głosowania w tym głosowaniu udziału nie wzięła. Nie wiem z jakich powodów, bardzo możliwe, że część obywateli nie wzięła udziału w głosowaniu, dlatego że wybory do samorządu terytorialnego już przestały ich interesować, że doszli do wniosku, że bez względu na to, czy oni pójdą głosować, czy nie, no to wynik wyborów będzie bez znaczenia. Nie można lekceważyć tego, dlatego że jeżeli w drugiej turze wyborów, a to jest możliwe, frekwencja będzie jeszcze o połowę niższa, no to będzie znaczyło, że sami kandydaci na siebie głosują. No i w tym momencie można postawić pytanie, czy to jest jeszcze reprezentacja społeczeństwa, czy też jakieś grono uzurpatorów, które po prostu, korzystając z okazji, chapnęło sobie władzę. To jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Pan poruszył taki wątek, że wszyscy wygrali i każdemu należą się nagrody. No, wszyscy chyba nie wygrali, co pan też zauważył, że Lewica nie może pochwalić się wygraną, na co zwrócił uwagę nie jakiś wróg tej formacji, tylko dawny jej przywódca, Leszek Miller, powiedział, że wszyscy wygrali z wyjątkiem Czarzastego, że Czarzasty przegrał. Warto się nad tym pochylić na chwilę. Otóż wydaje mi się, że Lewica przeliczyła się z programem.
Dlatego, że głównym motywem, przy pomocy którego chciała wabić tutaj zwolenników, to były takie kwestie obyczajowe. Liczyła lewica na to, te wszystkie panie wielce czcigodne, które tam w tej chwili tą lewicą kręcą, najwyraźniej własne urojenia pomyliły z rzeczywistością. Im się wydaje, że najważniejszą rzeczą dla kobiet na przykład, czy dla ludzi młodych, to jest to, żeby się mogli, jakby tu powiedzieć, bez żadnych obciążeń bzykać, no bo pigułka dzień po i aborcja na koszt państwa to jest właśnie to. To jest próba uchylenia się od odpowiedzialności za to, co się robi. Lewica zawsze miała taki, ale okazało się, że to w większości obywateli, nawet kobiet i młodych ludzi, nie rajcuje. O ile pamiętam statystyki, to zaledwie 6% kobiet zagłosowało na lewicę. To znaczy, że nie wszystkie podzielają te radykalne wizje społeczne prezentowane przez panią Kotulę, przez panią Scheuring-Wielgus i tam inne moje faworyty, wielce czcigodną Annę Marię Żukowską. Zdaje się, że one biorą swoje urojenia czy jakieś takie tłumione pasje za rzeczywistość. Ale to jest druga, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest Prawo i Sprawiedliwość i Volksdeutsche Partei, czyli Platforma Obywatelska z satelitami. Platforma Obywatelska otrąbiła zwycięstwo. Moim zdaniem niesłusznie, ale to zaraz do tego dojdę. Prawo i Sprawiedliwość też otrąbiło zwycięstwo, też niesłusznie, dlatego że to zwycięstwo procentowe Prawa i Sprawiedliwości nie przekłada się na władzę w samorządach terytorialnych. Prawo i Sprawiedliwość ma większość, o ile pamiętam, zaledwie w 4 województwach, przy czym jeszcze w podlaskim województwie tam wisi to wszystko na włosku, na jednym głosie. Natomiast Platforma moim zdaniem jeszcze w gorszej sytuacji się znalazła. Dlatego, że Platforma ma bezwzględną większość tylko w jednym województwie. Natomiast w innych, pozostałych wszystkich, w których rzekomo wygrała, musi dzielić się władzą z trzecią drogą przede wszystkim. I dlatego moim zdaniem zarówno największym beneficjentem wyborów parlamentarnych z 15 października, jak i wyborów samorządowych jest trzecia droga. Dlatego, że Donald Tusk, mimo że tam jest, sprawia wrażenie nadzwyczajnego i pełnomocnego, tak naprawdę może zrobić tylko to, na co pozwoli mu pan Hołownia i pan Kosiniak-Kamysz. Bo jeżeli mu nie pozwolą, no to nie będzie miał większości. Ani w Sejmie, ani w samorządach, w sejmikach wojewódzkich. W związku z tym to nie jest żadne zwycięstwo. On jest zakładnikiem trzeciej drogi. Zarówno w Sejmie, jak i w samorządach terytorialnych, to znaczy w sejmikach wojewódzkich. No i tyle. I tak wygląda krajobraz po bitwie. No a w takim razie co z PiS-em, bo tam odtrąbiono 9. zwycięstwo, pogłoski o naszej śmierci są mocno przesadzone, powiedział Jarosław Kaczyński w wieczór wyborczy. No i trzeba powiedzieć, że tam już były takie zakusy, było prężenie mózgów Donald Tusk, a odbierzemy im nawet Podkarpacie. I się okazało, że no nie, no po prostu nie. Nie, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość ma wystarczającą liczbę wyznawców, żeby uzyskać najlepszy wynik wyborczy. Ale powiadam, ten najlepszy wynik wyborczy nie przekłada się na struktury władzy w państwie. Ani w Sejmie, ani w państwie, ani w samorządach terytorialnych. A jeżeli się przekłada, no, w sejmikach wojewódzkich, to w bardzo niewielkim stopniu. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie utrzymało nawet dotychczasowego stanu posiadania. Więc trudno to uznać za jakiś sukces. No ale rozumiem, że Jarosław Kaczyński musi coś mówić optymistycznego, no bo nie będzie dołował swoich działaczy i tym bardziej wyznawców.
No to zajmijmy się jeszcze, zanim przejdziemy do tych wyborów europejskich. Wynik Konfederacji razem z częścią bezpartyjnych samorządowców, to może warto podkreślać, no bo komitet się nazywał Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, a równolegle był Komitet Bezpartyjni Samorządowcy. No to w ogóle wyglądało dosyć komicznie, ale to jest mniej więcej... Poniekąd może można powiedzieć, że dziwacznie, ale 7% tam z ogonkiem to jest mniej więcej ten sam wynik, który był na jesieni. Natomiast paradoksalnie, bo tu mówiliśmy, że Lewica dostała takie lanie, a okazuje się, że Lewica ze słabszym wynikiem dzięki ordynacji wyborczej, jaka w Polsce obowiązuje, ma więcej radnych wojewódzkich, bo chyba 8 mandatów, jeśli mnie pamięć nie myli, niż Konfederacja, która ma 6 mandatów, tylko że z tych 6 mandatów to tak naprawdę 2 objęli bezpartyjni samorządowcy na Mazowszu i w Świętokrzyskim. No i jeden objął na Podlasiu pan Drehajło, który teraz negocjuje z PiS-em, podobno aż chce być marszałkiem województwa. O tym jednym głosie mówiłem, że to jest głos decydujący w województwie podlaskim. Ale panie tak, właśnie tu są takie podobno teraz właśnie bardzo twarde rozmowy, bo pan Drehajło mówi, że on chce być marszałkiem, a PiS mu chce dać co najwyżej wicemarszałka województwa. No zobaczymy do czego te targi doprowadzą. Panie redaktorze, jeśli mowa o Konfederacji, no to najwyraźniej mamy potwierdzenie tego, że dotychczasowa linia polityczna Konfederacji nie gwarantuje jej sukcesu. Bo jeśli nawet posiłkowała się bezpartyjnymi samorządowcami, no to ten wynik trzeba uznać za mizerny. Za mizerny, no niecałe 8%. To przypominam, że Konfederacja do wyborów parlamentarnych startowała samodzielnie i uzyskała lepszy wynik niż startując w koalicji ograniczonej, co prawda, no niemniej jednak, w wyborach samorządowych uzyskała wynik podobny. Więc to znaczy, że ta linia polityczna, którą Konfederacja kontynuuje, ona się nie sprawdza. No tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wyborach europarlamentarnych. Zaraz do tego byśmy przeszli, natomiast tutaj jako taką klamrę, bo mówiłem o tym, że mamy najlepszy sondaż, jakim są wybory, a parę dni po tych wyborach pojawia się sondaż bodaj na zlecenie TVP Info, który w ogóle rozjeżdża się z wynikami wyborów. Tam Platforma ma pierwsze miejsce, Konfederacja ma chyba 2 razy tyle, co w wyborach. No powiem tak, no jeśli takie, to chyba najlepiej pokazuje wiarygodność sondaży. Panie redaktorze, może nie tyle sondaży, bo jeżeli by sondaże robili fachowcy, to być może tak by się nie rozjeżdżały, jak pan to nazwał. Natomiast ten sondaż robiła TVP Info. No trudno TVP Info, czy to w poprzednim wydaniu, czy w obecnym, posądzać o jakikolwiek nawet pozór obiektywizmu. No, media publiczne w zasadzie to już wielokrotnie mówiono, że być może ten przymiotnik jest przez analogię do domu publicznego, ale to już może nie iśćmy tą drogą. W każdym razie widzimy, jak wygląda ta... Pan się uparł, żeby się pastwić nad mediami publicznymi. No, miała być czysta woda, tutaj tak widzimy, że to taka woda, ja mam przed domem takie bajoro, gdzie kaczki pływają, to tam, to mniej więcej to jest tej jakości woda, jeśli chodzi o ten... Nawiązuje pan do deklaracji pana redaktora Czyża o czystej wodzie. Oczywiście. No, pan redaktor Czyż, najwyraźniej rezerwuar czystej wody trochę mu się tam zanieczyścił w międzyczasie. A bardzo możliwe. No to wkraczając już
Podsumowaliśmy wybory samorządowe, wkraczamy teraz płynnie w kampanię europarlamentarną. Konfederacja znowu ją zaczyna jako pierwsza, no bo skoro już skończyliśmy na Konfederacji, to tak, żeby była jakaś klamra, to może zacznijmy od tej Konfederacji w perspektywach na wybory europejskie. Już tam ogłoszono tu i ówdzie niektórych liderów list, że tam pan Tyszka będzie we Wrocławiu, niejaki pan Sypniewski w Krakowie, w Katowicach, przepraszam, w Krakowie to pan Berkowicz, Krystian Kamiński w Warszawie. No była taka w każdym razie mini konwencja. Żadnej jedynki biorącej, że tak powiem, nie dostało środowisko Grzegorza Brauna po raz kolejny już. Nie dostają za dobrych miejsc. No to jest efektem jakichś takich zawirowań w Konfederacji, bo o ile mi wiadomo, ja się nie bardzo orientuję w tam wewnętrznych stosunkach w Konfederacji, bo troszeczkę ostatnio tak jakby nastąpił tam jakiś kryzys przywództwa. Na przykład na wieczorze wyborczym, i tu nawet się to uwidoczniło w sposób taki wyraźny, na wieczorze wyborczym Konfederacji nie pojawił się pan Sławomir Mentzen. Nie pojawił się również pan Grzegorz Braun. Więc dwaj liderzy formalni Konfederacji się nie pojawili. Natomiast brylował tam pan Przemysław Wipler, który, o ile mi wiadomo, nie piastuje żadnej funkcji kierowniczej w Konfederacji, a wypowiada się w jej imieniu tak, jakby był prezesem całej tej formacji. Więc to jest sytuacja dziwna. Ja zwracałem na nią uwagę już wcześniej. Ale, no to, ale to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś kryzysem przywództwa tam. No tutaj kolega Lasecki, Ronald Lasecki kiedyś napisał, że Przemysław Wipler kieruje Konfederacją poprzez swojego awatara, jakim jest Sławomir Mentzen. Ale jak już pan wspomniał o Wiplerze, którego w tym bloku samorządowym jakby pominęliśmy, no to on tuż przed wyborami wypuścił taki filmik, gdzie tam pana nazwisko się pojawiło, Janusza Korwin-Mikke, redaktora Somera, że to są ludzie, którzy chcieli jedynego od nas do Europarlamentu, którzy chcieli od nas pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No więc tam Janusz Korwin-Mikke zapowiedział pozew sądowy, no ale widać, że i zrobił to w piątek przed wyborami. To pokazuje pewnego rodzaju takie niezbyt ciekawe metody. No proszę pana, cóż mogę powiedzieć na ten temat? To nieprawda. Ja z panem Wiplerem, ani z nikim innym z Konfederacji o żadnym kandydowaniu, żadnych jedynkach gdziekolwiek nie rozmawiałem. Pana Wiplera znam jeszcze z dawnych czasów, ale o ile pamiętam, to nie rozmawiałem z nim nie dlatego, żebym nie chciał, tylko po prostu nie mam żadnego powodu, żeby z nim rozmawiać od co najmniej 10 lat. W związku z tym nie wiem, skąd on to sobie wymyślił. Gdyby nie to, że wie pan, odczuwam awersję do pieniaczenia się w sądach, to bym go być może zaskarżył o oszczerstwo. Ale ponieważ odczuwam tę awersję, to nie będę tego robił. Jeżeli kolega Mikke zdecyduje się na wytoczenie procesu, to oczywiście będę prawdopodobnie zeznawał podczas tego procesu jako świadek. No to powtórzę to, co panu przed chwilą powiedziałem. Ani z panem Wiplerem, ani z nikim innym z Konfederacji nie rozmawiałem o żadnym kandydowaniu, czy to w wyborach samorządowych, czy to w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ani też nie żądałem od nikogo żadnych pieniędzy, wszystko jedno pod jakimkolwiek tytułem. No ale czy ta bezczelność Wiplera i jemu podobnych i też ten układ miejsc, jeśli chodzi o Konfederację, który widzimy, że tak naprawdę wiadomo, że tam Konfederacja może się bić o 4, może w sprzyjających okolicznościach 5, no 6 to już będzie takie przysłowiowe święto lasu, 6 mandatów do Europarlamentu i większość tych miejsc biorących dostają kandydaci Nowej Nadziei. Część dostaje Ruch Narodowy, Korona tam na dalszych miejscach. Nie wynika też z tego, że teraz po
powstają różne inicjatywy, one też częściowo się testowały w wyborach samorządowych, alternatywne do Konfederacji, właśnie partia Korwin, czy tam jakieś pomniejsze też inicjatywy, czy koalicja Leszka Sykulskiego, czy inne komitety, natomiast one w wyborach samorządowych no, nie pokazały się z najlepszej strony, najczęściej to były gdzieś wyniki rzędu procenta, dwóch, rzadko kiedy więcej i w związku z tym, chociaż no to może być czasem ten procent na miarę mandatu i zdaje się, że gdzieś na Podkarpaciu w ten sposób Konfederacja mandat straciła do Sejmiku Wojewódzkiego. Trzeci, ale no to może właśnie się bierze to stąd, że te środowiska alternatywne no w zasadzie grupują się na chwilę obecną, ja wiem, w 4-5 komitetach wyborczych. No i myślę, że w Konfederacji ktoś wyszedł z założenia, oni tak podpisów nie zbiorą. Bardzo możliwe, że to prawda. Bardzo możliwe, że to prawda. No ale niezależnie od tego, wie pan, prognozowanie wyniku Konfederacji, zwłaszcza po wyborach parlamentarnych i po wyborach samorządowych, no też nie powinno polityków tej formacji napawać optymizmem. No ale przynajmniej w swoim grajdołku będą mieli monopol, może o to chodzi. No to proszę pana, to pozwoli pan, że zacytuję poetę tutaj. Niech we własnym kółku, jak w krzywym zwierciadle, sami się dręczną własną niemożnością. Dobrze, to na chwilę, to teraz zamknijmy w takim razie wątek konfederacki. On może powróci w bloku pytań z czatu. Notabene zachęcam do ich zadawania, bo na razie ich nie ma za bardzo. No to wróćmy do tych, prawda, do tej pierwszej ligi. Tam właśnie teraz PiS pręży muskuły. No prawdopodobnie Platforma też, nawet Platforma być może wyśle paru ministrów do Brukseli po dobrze wykonanej robocie, no bo tam się mówi, że pan Sienkiewicz jako taki minister już zrobił swoje, no to może jechać na zasłużone wakacje w charakterze europosła na 5 lat. A na listach PiSu z kolei słyszymy, że będzie i Daniel Obajtek, i Mariusz Kamiński, i nawet mamy wielki powrót Jacka Kurskiego, który się tam pojawił w sztabie PiSu w wieczór wyborczy ostatni. Tylko, no, czy znowu właśnie PiS chciałby prawdopodobnie walczyć o te wyniki, które mu dawały samodzielną większość 40, w granicach 40%. No ale ta konstrukcja list wygląda raczej na przekaz właśnie, jak to pan określił, do wyznawców. Panie redaktorze, odnoszę nieprzyjemne wrażenie, że Parlament Europejski jest zarówno przez Volksdeutsche Partei, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość traktowany jako rodzaj przytułku dla byłych ludzi. Ja to rozumiem, ale no to niedobrze, dlatego że w Parlament Europejski co prawda nie ma żadnej wielkiej władzy, ale znajdujemy się w szczególnym momencie dziejowym w tej chwili, kiedy w Europie daje się postrzec pewna reakcja na te szaleństwa związane z budową IV Rzeszy i z rewolucją komunistyczną, jaka temu towarzyszy. I nie jestem pewien jeszcze, czy to nie są ostatnie podrygi historycznych narodów europejskich, czy zapowiedź czegoś nowego, jakiegoś nowego rozdziału w historii Europy. Jeżeli by to były ostatnie podrygi, no to nie ma tutaj co lamentować nad rozlanym mlekiem. Natomiast gdyby to była zapowiedź jakiejś nowej epoki w historii Europy, no to traktowanie Parlamentu Europejskiego w kategoriach przytułku dla byłych ludzi, no jest marnotrawieniem, byłoby marnowaniem okazji. Dlatego, że mamy w tej chwili taki problem, na który Parlament Europejski pewien wpływ może mieć, mianowicie czy uda się zahamować nowelizację traktatu lizbońskiego.
Ta nowelizacja traktatu lizbońskiego oznaczałaby definitywne pozbawienie suwerenności większości państw członkowskich. Większości państw członkowskich, bo oczywiście nie wszystkich, ale większości. Byłaby to realizacja takiej wizji, którą w 1943 roku przedstawił Adolf Hitler na spotkaniu z gauleiterami. On tam nakreślał kształt przyszłej Europy po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. No i powiedział, między innymi powiedział tak, że małe państwa nie mają w Europie racji bytu, dlatego że tylko Niemcy potrafią prawidłowo Europę zorganizować. I nowelizacja traktatu lizbońskiego idzie dokładnie w tym kierunku. Idzie dokładnie w tym kierunku. Więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby Europę uchronić przed takim koszmarem jak powrót IV Rzeszy, czy nadejście IV Rzeszy, a IV Rzesza no nie może w sposób istotny różnić się od III, to musimy o tym pamiętać, no to potraktowanie Parlamentu Europejskiego jako przytułku dla byłych ludzi byłoby zmarnowaniem tej okazji. No to ubolewałbym nad tym, ale no trudno, nic na to nie poradzę. No tym bardziej, że teraz PiS lubi tam pokrzykiwać, że a tam w Parlamencie Europejskim to za czymś tam Platforma głosowała lub nie głosowała, chociaż ostatnio nawet europosłowie Platformy głosowali w ramię z PiS-em chyba przeciwko paktowi migracyjnemu, jeśli mnie pamięć nie myli, o dziwo. Pakt oczywiście przeszedł. No właśnie przechodzą teraz, o dziwo, tuż przed wyborami do Europarlamentu. Jeszcze na ostatniej prostej przechodzą właśnie takie rzeczy, jak wcześniej te propozycje zmian traktatowych, teraz przechodzi pakt migracyjny i powstaje pytanie, czy po tych wyborach to już i tak nie będzie za późno. Bardzo możliwe, panie redaktorze, bo mamy do czynienia z takim wyścigiem z czasem. Ja bym zwrócił uwagę na ostatnią deklarację premiera Donalda Tuska w sprawie tej europejskiej żelaznej kopuły. To jest nic innego jak zapowiedź realizowania przez Niemcy odwiecznego, no to od, nie, nie wiem czy odwiecznego, ale marzenia, które od 30 lat, 33 lat Niemcy pielęgnują, to znaczy utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Zapowiedź europejskiej żelaznej kopuły, pod którą Polska też miałaby się schronić, a taka deklaracja premiera Tuska padła na tym spotkaniu u pana prezydenta, no to już jest zapowiedź czegoś konkretnego i czegoś groźnego, dlatego że to już nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z budową IV Rzeszy, w której dla Polski przewidziana jest rola generalnego gubernatorstwa. Mm-hmm. Natomiast tutaj może jeszcze warto zauważyć, że no, po wyborach już wszystko będzie można robić. Tutaj następują też przekształcenia jakby na europejskiej scenie politycznej. No i w Polsce też te partie koalicji rządowej idą oddzielnie, bo każda jest praktycznie poza Platformą i PSL-em, które są w jednej frakcji europejskiej, każdy ten człon jest w innej formacji, no ale można powiedzieć, że one popychają ten wózek w jednym kierunku. Będziemy mieli zaraz 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej i w zasadzie widzimy... A Polski do Unii Europejskiej. No wtedy to się nazywało... Wtedy to się nazywało wejściem, dopiero z czasem ludziom się otwierają oczy, że to był Anschluss, to oczywiście. Natomiast większość Polaków dalej twierdzi, że tutaj Unia jest czymś wspaniałym. No to będę, ja zawsze z uśmiechem patrzyłem, zwłaszcza przez te 8 ostatnich lat, jak mówiono, że PiS wyprowadza Polskę z Europy. Mnie zawsze bardzo dziwi to rozszerzenie takie, że Unię Europejską utożsamia się z Europą. No na miłość boską, Polska leży tam, gdzie leży i choćby PiS chciał, to nas nie wyciągnie z tej Europy. A poza tym, no taka refleksja, jak się mają ci biedni Szwajcarzy poza Unią Europejską?
Redaktorze, no to oskarżenia, jakoby Prawo i Sprawiedliwość chciało wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, były absolutnie od samego początku nieprawdziwe. Nieprawdziwe i obliczone na to, żeby się Volksdeutsche Partei z Prawem i Sprawiedliwością pięknie różniły. Kropkę nad i postawił Jarosław Kaczyński w ubiegłym roku na takim wiecu w Bogatyni. Kiedy powiedział tam, no to cała Polska to słyszała, bo to było transmitowane przez rządową telewizję, że w Unii Europejskiej jesteśmy i być chcemy, ale suwerenni. Otóż nie wiem, jak, co Jarosław Kaczyński rozumie pod pojęciem suwerenności, ale wygląda na to, że chciałby rozwiązać w ten sposób problem kwadratury koła. Nie da się. No ale albo w Polsce... Unii Europejskiej, albo suwerenni. Zwłaszcza w kontekście planowanej nowelizacji traktatu lizbońskiego. Jest to po prostu obiektywnie i pierwotnie niemożliwe. No ale polexit to jest wręcz klątwa, to jest słowo zakazane. Ja się zastanawiam, no to dobra, już wrzucę ten kamyczek do ogródka Konfederacji, bo pamiętam, że parę lat temu Ruch Narodowy wydał taki bardzo ciekawy dokument i dobrze napisany pod tytułem Polexit, bezpieczne wyjście awaryjne. Tutaj dużo się mówi o tym, żeby walczyć o nasze interesy w Unii. No ale jak już ktoś powie, ale może rozważmy wyjście, bo to może być nawet dźwignia negocjacyjna, no to już tu lecą gromy. Jest jakaś mentalna blokada nawet u tak zwanych antysystemowców. Panie redaktorze, no, mnie to wcale nie dziwi, dlatego że obowiązuje w Polsce pewne takie, wie pan, dogmaty polityczne, że wobec pewnych koncepcji, które Judenrat Gazety Wyborczej tutaj zatwierdził, to nie ma alternatywy. W ogóle wpędzanie państwa w sytuację bezalternatywną to jest błędem. A poza tym to jest nieprawda. Zwrócę uwagę, żeby nie teoretyzować tutaj, zwrócę uwagę na Viktora Orbana. Viktor Orban nie wyprowadza Węgier, a Węgry są 3 razy mniejsze od Polski. Viktor Orban nie wyprowadza Węgier ani z Unii Europejskiej, ani z NATO, ale zachowuje przestrzeń do uprawiania polityki. Jeżeli ma do wyboru interes państwowy węgierski i jakiś inny, to bez wahania wybiera interes państwowy węgierski. To znaczy, że uprawianie prawdziwej polityki nawet w tych warunkach jest możliwe. Tylko nasi umiłowani przywódcy albo tego nie umieją, albo się tego boją. No teraz wypadałoby wyjaśnić. No jeżeli nie umieją, to znaczy, że są durniami, ale to byłoby takie przypuszczenie niegrzeczne. Wobec tego uprzejmiej jest powiedzieć, że się tego boją. Ale dlaczego się tego boją? No wyjaśnienie jest jeszcze gorsze. Dlatego, że albo są agentami, co wcale nie jest takie wykluczone. Przypominam, że w jakich słowach się odezwał na oczach całej Polski Jarosław Kaczyński do Donalda Tuska. W Sejmie publicznie mu to rzucił w twarz. Wiem jedno, powiedział, jest pan niemieckim agentem. I Donald Tusk ani słowem protestu nie zaprzeczył temu oskarżeniu. No więc albo Jarosław Kaczyński powiedział nieprawdę i rzucił oszczerstwo na Donalda Tuska, no to powinien za takową psotę trafić do więzienia. Albo powiedział prawdę. No ale w takim razie, jeśli powiedział prawdę, to nic dziwnego, że Polska nie prowadzi żadnej polityki samodzielnej, bo Polska, rząd kierowany przez agenta, nie może prowadzić samodzielnej polityki. Agent wykonuje zadania. No to na koniec taka refleksja, bo
Za rok mamy wybory prezydenckie i wszyscy to traktują jako taki jeden ciąg, parlamentarne, samorządowe, europarlamentarne, prezydenckie na koniec. Wszyscy się emocjonują, kto tam będzie startował, kto tam będzie tym następcą Andrzeja Dudy w pałacu przy krakowskim Przedmieściu. Ale może już teraz te procesy zaszły tak daleko, jeśli chodzi chociażby o Unię Europejską, ale nie tylko, że generalnie to, kto będzie lokatorem tego pałacu, to już nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę mogliby równie dobrze jakiegoś komika obsadzić wzorem naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Panie redaktorze, bardzo możliwe, że ma pan rację. Jeżeli dojdzie do nowelizacji traktatu lizbońskiego, a może do tego dojść do roku 2025, no to rzeczywiście nie będzie to miało wielkiego znaczenia. To teraz przejdziemy do pytań od naszych widzów. Parę już mamy. Wojciech Sołtys pyta, co miał na myśli Stefan Kisielewski, mówiąc, że Francja nas zawsze zdradzała? No to, co powiedział. Francja nas zawsze zdradzała. W ogóle, proszę pana, nie można z tego tytułu robić Francji zarzutu. Po to państwa silne, albo w każdym razie silniejsze i mądrzejsze, po to mają takich sojuszniczków, żeby ich zdradzać w razie czego, to znaczy, żeby ich komuś korzystnie sprzedać. No to jest normalna polityka, na tym polega polityka. Jak ktoś tego nie rozumie, no to niewiele rozumie. Kolejne pytanie, DAM, taki nick widza. W jaki sposób ma się odradzać nacjonalizm? Mam na myśli nie tylko Niemcy, według pana Michalkiewicza. No w Niemczech dają się postrzec pewne symptomy, może nie tyle odradzania się nacjonalizmu, co pewnego rodzaju rehabilitacji. Mam na myśli alternatywę dla Niemiec. No jest coś takiego. Jest coś takiego również we Francji. W postaci tej formacji, ja już nie wiem, jak ona się w tej chwili aktualnie nazywa, bo ona często zmienia nazwy, tej formacji, której przewodzi Marine Le Pen. Dają się zauważyć takie symptomy również w innych państwach. No i pewna panika występuje w Brukseli. Coś jest na rzeczy, bo właśnie dzisiaj przed rozpoczęciem naszej rozmowy przeczytałem wiadomość, że policja wkroczyła tam do jakiejś sali i nie dopuściła do zebrania właśnie takiej prawicowej, jakiejś nacjonalistycznej, narodowej formacji, w której miał uczestniczyć, nawet nie wiem na jakiej zasadzie, pan Mateusz Morawiecki. Z niego ani lekarz, ani wojskowy, więc nie wiem, jak tam się znalazł, no ale już mniejsza o to. W każdym razie policja wszystkich rozpędziła pod pretekstem, że przeciwnicy tego zebrania mogą stworzyć zagrożenie. Więc zamiast rozpędzić przeciwników tego zebrania, to rozpędziła uczestników tego zebrania, żeby wyręczyć przeciwników. Więc mamy objawy pewnej paniki, również wśród brukselskiej biurokracji, która wydaje polecenia tamtejszej policji. No to nie była tylko jakaś typowo brukselska sprawa, bo to był międzynarodowy zjazd. No międzynarodowy, tutaj, więc to jest właśnie ta paniczna reakcja na ten symptom, co do którego nie jestem pewien, czy to są ostatnie podrygi, czy zapowiedź czegoś nowego. No był tam na przykład jednym z prelegentów dzisiaj Nigel Farage, ale no był tak. Też, na przykład zamykał ten pierwszy dzień tej konferencji, która już tam trzecie miejsce chyba zalicza i nie wiadomo, czy jutro się odbędzie. Był na przykład kardynał Gerhard Müller, więc w ogóle... No więc wie pan, zarówno jeden, jak i drugi są postaciami dosyć znanymi w Europie. I to, że policja ich tam rozgoniła, jak psu. Nie jak udało psu. Się, akurat nie. Nie udało się policji rozgonić. Policja weszła, potem wyszła i stwierdziła tylko, że nie mogą wyjść, bo kto wyjdzie, ten nie wejdzie już z powrotem. No to proszę pana, co to ma w ogóle znaczyć? No nie bardzo rozumiem. To tak jak, wie pan, tak jak w przypadku kotła urządzanego przez Służbę Bezpieczeństwa za komuny. Wejść mógł każdy, ale wyjść już nie mógł nikt. Chyba, że nogami do przodu.
Być może policja belgijska po prostu czerpie z najlepszych wzorców i tyle. No to, bardzo to... możliwe, bardzo oni... możliwe. Wie pan, to już mówiłem. Czwarta Rzesza nie może w sposób istotny różnić się od Rzeszy Trzeciej. A w Trzeciej Rzeszy takie zjawiska były na porządku dziennym. Organizowanie kotłów przez gestapo. A jak napisał jeszcze przed wojną Konstanty Ildefons Gałczyński w nieśmiertelnym poemacie Tatuś, każdy kraj ma gestapo. Belgia też. Do tematu tej pewnie konferencji jeszcze kiedyś tam wrócimy na antenie, a tymczasem mamy kolejne pytanie. Checkmate. Panie Stanisławie, swego czasu planował pan startować do Parlamentu Europejskiego, ale potem zrezygnował pan w związku z koniecznością zapłaty jakiejś grzywny. Czy to prawda, czy tylko plotki? Nie, nie z tego powodu. Rzeczywiście zrezygnowałem z tego powodu, że miałem kandydować z komitetu wyborczego, który miał powstać z udziałem pana Grzegorza Brauna. Ale nie doszło do powstania takiego komitetu, w związku z tym wycofałem się. Kolejne pytanie, Olgierd Kostanowicz. Co pan przewiduje w kwestii konfliktu w Izraelu? No będzie miał dalszy ciąg. Wprawdzie prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, tam groźnie kiwa palcem w bucie, żeby Izrael powstrzymał się z odwetem. Ale myślę, dzisiaj właśnie, to znaczy 16 kwietnia, odbyło się w Izraelu posiedzenie gabinetu wojennego, na którym tam radzono właśnie, w jaki sposób tam się odegrać, zemścić się na wrogim Iranie. No więc sytuacja jest rozwojowa. Co bardzo niepokoi prezydenta Zełenskiego, bo jak tam się sytuacja rozwinie, to wojna na Ukrainie stanie się wojną zapomnianą, mniej więcej taką jak w Sudanie, która już nikogo nie obchodzi. Zeseman pyta, dlaczego Węgry nie pomagają Ukrainie, a rządy PiS-KO służą Ukrainie? No dlatego, że Węgry prowadzą politykę zgodną z interesem państwa węgierskiego, podczas kiedy polskie rządy prowadzą politykę. O niedawno właśnie pan prezydent nie zdementował informacji, tylko ją raczej potwierdził, że Donald Tusk w Kijowie podczas pielgrzymki do Kijowa złożył jakieś zobowiązanie, na podstawie którego Polska jakiś ułamek polskiego budżetu będzie Ukrainie przekazywała. Czy PKB chyba? Nie PKB, tylko budżetu. No Polska jest, to nas poinformował pan Łukasz Jasina w swoim czasie, że Polska jest sługą, nie wiem, czy narodu ukraińskiego, czy oligarchów ukraińskich, bo Ukraina to jest taka oligarchia oligarchów. To nie jest to samo, co ukraiński naród. Ukraiński naród przynajmniej w połowie uciekł stamtąd, żeby nie uczestniczyć w tej jadce. Kolejne pytanie mamy. Jeronimo 1358. Ile czasu daje pan Michalkiewicz eurokołchozowi na jego katastrofę gospodarczą i rozpad? Dlaczego? Dlaczego, proszę pana? Imperia, wprawdzie historia nas poucza, że imperia się rozpadają prędzej czy później, ale niektóre trwają po setki albo nawet tysiąc lat. Więc bardzo możliwe, że długo trzeba będzie czekać. Tym bardziej, że o ile na przykład tysiącletnia Rzesza, którą projektował Adolf Hitler, przetrwała tylko 12 lat, no to ta metoda pokojowego jednoczenia Europy, bo Hitler metodami militarnymi próbował Europę zjednoczyć, nawet duże sukcesy odniósł, trzeba obiektywnie powiedzieć. No to metoda pokojowego jednoczenia Europy, czyli przekupywania biurokratycznych gangów, które okupują poszczególne kraje europejskie, daje znacznie lepsze rezultaty i znacznie tańszym kosztem. Więc bardzo możliwe, że jeżeli tylko Niemcom uda się wykorzystać ten moment dziejowy, który im rzeczywiście sprzyja, mam na myśli to pozwolenie, którego udzielił w marcu ubiegłego roku amerykański prezydent Joe Biden kanclerzowi Scholzowi na to, żeby Niemcy urządzały Europę po swojemu. Więc jeżeli im się to uda,
być może w tym roku jeszcze przeprowadzić nowelizację traktatu lizbońskiego i jeszcze inne posunięcia, o między innymi utworzyć, czy de facto bez jakiegoś tam trąbadrackiego ogłaszania tego publicznie, utworzyć de facto europejskie siły zbrojne niezależne od NATO, no to to może potrwać bardzo długo. W każdym razie ja już nie sądzę, żebym dożył do katastrofy tej Czwartej Rzeszy. Aczkolwiek pamiętajmy, jak powiedział niezapomniany Ryszard Petru, że imperia upadają w szczycie swej chwały. Że co, bo nie dosłyszałem. Ryszard Petru swego czasu stwierdził, że imperia upadają w szczycie swej chwały. No to Unia Europejska jeszcze nie jest w szczycie swojej chwały. Jesteśmy u progu budowania Czwartej Rzeszy. Także jeszcze musimy trochę poczekać. Szczyt jeszcze jest przed nami. Także to jest dowód na to, że jeszcze musimy trochę poczekać. MW, czy nie jest już za późno dla Polski, skoro Polacy, w cudzysłowie, tylko chcą zapić i zakąsić? No, trzeba próbować. Nie wszyscy ograniczają swoje ambicje do tego, żeby wypić i zakąsić. Ja nie jestem, wie pan, przeciwny temu, żeby wypić i zakąsić. Sam to lubię. No ale jeszcze, jak mówi Ewangelia Chrystusowa, nie samym chlebem żyje człowiek. Jeszcze mamy takie pytania. Rafał Piec, GFM. Panie Stanisławie, czy w demokratycznych krajach Kanada, USA, Australia są... Nie, to jakiś to jest błąd, że rządy w demokratycznych krajach Kanada, USA, Australia są skrajnie lewicowe, a w Rosji rządzi prawica? Przecież to jakiś paradoks historii. Nie, to nie jest paradoks historii. Po prostu, wie pan, zgodnie z tezą Marksa, rewolucja komunistyczna powinna się dokonać w krajach rozwiniętych, a nie w krajach niedorozwiniętych. I moim zdaniem rewolucja bolszewicka w Rosji to był wypadek przy pracy. A z prawdziwą rewolucją komunistyczną to mamy do czynienia teraz. I ona się przewala właśnie przez Amerykę Północną i Europę. Podczas kiedy Rosja dostała potężnie działającą szczepionkę antykomunistyczną. Proszę zwrócić uwagę, partia komunistyczna w Rosji właściwie ledwo zipie. Tam u nas mylimy ustrój autorytarny z komunizmem. Otóż to nie jest to samo. To nie jest to samo. System autorytarny wcale nie musi być komunistyczny. Co jest cechą komunistyczną? Wszechwładza państwa i likwidacja własności prywatnej. No w Rosji tego nie ma. W Rosji tego nie ma. Natomiast obawiam się, no zresztą niektóre takie posunięcia, widzi pan, teraz na przykład mamy kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. No i co widzimy? Próbę sądowego wyeliminowania przy pomocy niezawisłego sądu, wyeliminowania najgroźniejszego konkurenta urzędującego prezydenta Józia Bidena. Mam na myśli ten proces Donalda Trumpa. No przecież to są metody bolszewickie. To są metody bolszewickie. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy i będziemy jej bronić wszelkimi sposobami. Rękami, nogami, zębami i tak dalej. No to właśnie widzimy to. To mamy jeszcze takie pytanie. Wolper Ceniba. Czy przypadkiem nowelizacja traktatu lizbońskiego nie jest przesądzona, a to dlatego, że na drodze stają Węgry i Słowacja? Proszę pana, zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy ta reakcja, o której mówiłem, przełoży się na wyniki tych wyborów, czy nie? Jeśli by się przełożyła, to Parlament Europejski, jak mówię, zbyt wielkiej władzy nie ma, ale na przykład ma dwie takie ważne kompetencje decyzyjne. Może odrzucić budżet. Nie może tam tasować budżetu tego wieloletniego i może zatwierdzić bądź nie zatwierdzić Komisję Europejską w całości. Więc jeżeli by na przykład Parlament Europejski
nie zatwierdził Komisji Europejskiej, no to musiałaby być powołana jakaś nowa. A gdyby tej następnej też nie zatwierdził, mógłby doprowadzić do sparaliżowania, do paraliżu decyzyjnego w Unii Europejskiej. Więc moim zdaniem to jest trochę desperacka metoda, takie kozackie numery. No ale jak już stoimy przed alternatywą być albo nie być, no to wszystkie chwyty są dozwolone moim zdaniem. Gdybym ja tam był i miał jakiś wpływ na to, to właśnie w tym kierunku bym próbował działać. Jeszcze dwa pytania, bo tak mocno w temacie programu Stuntman. Czy Janusz Korwin-Mikke będzie również startował do Eurokołchozu z własnym komitetem? I jakiego szansę postrzega pan Stanisław do poprawienia marnego wyniku z samorządów? Nie wiem, czy będzie startował. Nie wiem. No, trzeba jego pytać o takie rzeczy, a nie mnie. Ja nie jestem członkiem żadnej partii. Nie jestem rzecznikiem Janusza Korwin-Mikke i nie mam pojęcia, co on zamierza i tak dalej, więc proszę się nie gniewać, ale nie będę na takie pytanie odpowiadał. No i pytanie od Eryka Wnuka. Kto pana zdaniem byłby dobrym kandydatem strony patriotyczno-narodowej w wyborach na prezydenta? Nie zastanawiałem się nad tym. Nie zastanawiałem się nad tym. Wie pan, wydaje mi się, że no, mam nadzieję, że pan Krzysztof Bosak się nie obrazi na mnie za to, co powiem. Gdyby pan Krzysztof Bosak był, że tak powiem, trochę potężniejszej postury, to byłby naprawdę bardzo dobrym kandydatem na prezydenta. On ma jedną zaletę, która jest nie do przecenienia. Ja go znam od wielu lat. I nigdy nie widziałem go wyprowadzonego z równowagi. To jest wielka zaleta. No ale jest taki drobny, jest taki chłopięcy, powiedziałbym. Ale to można z tym żyć. Można z tym żyć. Wielcy przywódcy często byli tacy właśnie drobni, chłopięcy. Więc może to nie jest wada. No na pewno tam przebiera nogami też i Sławomir Mentzen, ale wiem też, że pewnie Grzegorz Braun by chciał próbować jeszcze. No Grzegorz Braun, jeśli chodzi o gabaryty, to no i retorykę, to też ma zalety. Natomiast no, wydaje mi się, że nie jest tak, nie panuje do tego stopnia nad nerwami, jak pan Krzysztof Bosak. A Mentzen? To jeszcze ostatnie zdanie. No wie pan, pan Sławomir Mentzen pokazał, że niestety nie zastosował się, nie wziął sobie do serca przestrogi, której mu osobiście udzieliłem, kiedy zostawał prezesem jeszcze partii Korwin, nowym prezesem. Przypomniałem mu taki aforyzm Franciszka Księcia de Rochefoucauld, że trudniej jest nie dać rządzić sobą niż rządzić innymi. Niestety pozwolił, żeby rządził nim Przemysław Wipler. No to wie pan, to moim zdaniem to niedobrze. W związku z tym, jak nie nadaje się jak na prezydenta. Bo no, Lech Wałęsa miał Mieczysława Wachowskiego, a on będzie miał Sławomira tego. Nie Sławomira, tylko Przemysława Wiplera. No to po co nam taki prezydent? No cóż, no. Bylebyśmy nie musieli powtarzać za rok klasyka durnia mamy za prezydenta, chociaż to chyba 25 lat to powtarzamy i nic się nie dzieje. Proszę pana, no to jest, to być może jakieś fatum nad nami ciąży, ale to już Winston Churchill powiedział kiedyś, tak scharakteryzował nasz naród, mniej wartościowy naród tubylczy, że jesteśmy narodem lekkomyślnym. Wiedział, co mówi. Bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności było to, żeśmy jemu zaufali, a on nas sprzedał w Jałcie. Więc wiedział, co mówi. Ale bardzo możliwe, że to jest charakterystyka trafna. O czym by świadczyły wyniki wyborów kolejnych? Również prezydenckich.
Niestety tak, to tą niezbyt smutną konkluzją na niecałe już 2 miesiące przed wyborami zakończmy nasze dywagacje na temat wyborów minionych, wyborów przyszłych. Moimi Państwa gościem był pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze prosimy o kciuki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wsparcie kanału finansowo. Dane są w opisie. Ten program kończymy, a za godzinę kolejny porozmawiamy o tym, co na Bliskim Wschodzie, co w państwie położonym w Palestynie, co w Islamskiej Republice Iranu i czy na Bliskim Wschodzie zacznie się trzecia wojna światowa. O tym porozmawiam z doktorem Leszkiem Sykulskim, więc to już o 21:00. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia.